piątek 29 września bieżącego roku o godzinie 5 rano zostanie otwarte rondo przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Daszyńskiego i Malczewskiego w Kłodzku. Warto dodać, że to pierwsze tego rodzaju rondo turbinowe z dwoma pasami w mieście. Aby prawidłowo je pokonać, trzeba już przed nim ustawić się na pasie, z którego optymalnie wykonamy następną część manewru. Jeśli chcemy jechać prosto lub w prawo, warto zająć miejsce na prawym pasie. Z kolei chęć skrętu w lewo powinniśmy poprzedzić, ustawiając się na pasie lewym. To jedno z kluczowej infrastruktury komunikacyjnej w mieście Kłodzku, zbiegu ulic Daszyńskiego, Kościuszki, Malczewskiego. Wszyscy wiemy doskonale, że wcześniej występowały tu dość obficie zdarzenia drogowe, różnego rodzaju kolizje, wypadki, też z udziałem pieszych. W tym momencie mamy znakomitą infrastrukturę, świetnie zaprojektowaną, bardzo dobrze wykonaną, tak zwane rondo turbinowe, które na pewno poprawi bezpieczeństwo tej części komunikacyjnej i miasta. Cieszę się też i chciałbym podziękować panu staroście i zarządowi powiatu kłodzkiego za tą wspólną inwestycję. Otrzymaliśmy środki wspólnie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1,5 miliona złotych. Całe zadanie kosztowało 5 milionów i my jako samorządy dołożyliśmy 3,5 miliona złotych, czyli po 1 750 tysięcy na pół. Parę lat temu uznaliśmy, zresztą zgodnie z zaleceniami inżynierów, że najlepszym rozwiązaniem dla miasta Kłodzka, ale też dla powiatu, to są ronda. Zwłaszcza miasto Kłodzko, które jest bardzo mocno obciążone dużą liczbą samochodów. Do tego też niestety wieczorne rajdy niektórych też skłoniły nas do tego, żeby jednak iść w ruchy skierowane przez ronda. Pierwsze, które powstało przy Poczcie i Ośrodku Kultury, pokazało, że to jest dobre rozwiązanie. Włączanie się z bocznych dróg jest dużo łatwiejsze. No a tutaj to już była absolutna tragedia. Włączenie się z Malczewskiego w lewą stronę na Kościuszki było absolutnie niemożliwe. W tej chwili wiemy, że takie rozwiązanie ronda, które to jest zresztą turbinowe, które ma możliwość z jednej strony rzeczywiście upłynnienia ruchu, a trzeba pamiętać, że przez Kłodzko przechodzi główny ruch powiatu kłodzkiego, ale z drugiej strony też bezpieczeństwa. Tutaj jest kwestia przyzwyczajenia się kierowców. Mieliśmy pierwsze rondo na placu Jagieły przy poczcie. Na początku, no niestety, kierowcy się uczyli. Ja z tego miejsca chciałem zaapelować, żeby przez te najbliższe kilka dni kierowcy uważali, jak wjeżdżają na ten obiekt. Przede wszystkim patrzyli na oznakowanie, dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze i przede wszystkim nie przekraczali tutaj tej linii, która jest pod moimi stopami, linii ciągłej, tak aby zachować bezpieczny przejazd i bezpiecznie komunikować się przez to rondo. Ja myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch kierowcy, sami mieszkańcy przyzwyczają się do tego obiektu i tak jak wcześniej wspomniałem, on na pewno spowoduje to, że zdarzeń drogowych i incydentów drogowych związanych z udziałem pieszych przede wszystkim zostanie diametralnie ograniczony. Jeśli chodzi o godziny szczytów, zawsze będzie problem, bo niestety przed koło 7, 8, gdzie wieziemy dzieci do szkoły, no jest problem i zawsze będzie. Natomiast, no i tak samo po godzinach 15. Natomiast w międzyczasie ten ruch jest dosyć płynny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli realizować kolejne inwestycje wspólne z powiatem, a mam na myśli tutaj, jeżeli chodzi o Kłodzko, wybudowanie kolejnego ronda u zbiegu ulic Kościuszki i Noworódzkiej przy stacji benzynowej. W najbliższą niedzielę uruchomione zostaną ponownie światła przy ulicy Połapskiej, które były wyłączone na czas budowy ronda.